Proszę Państwa, ten obecnie punkt naszego spotkania ma dotyczyć nowelizacji, które ostatnio weszły w i dotyczą prawa wyborczego. Przede wszystkim chodzi tutaj o kodeks wyborczy. Jeszcze zanim poruszę tą kwestię, to są pewne kwestie jakby tutaj otoczenia prawnego, chciałbym nawiązać do wystąpienia pana Jerzego Targalskiego i zwrócić Państwa uwagę, jak istotną kwestią jest właśnie to, by istniał ruch kontroli wyborów i ruch kontroli władzy i jak istotne jest to, byśmy właśnie nie rozchodzili się do domów po takim czy innym zwycięstwie. Zwracałem na to nieraz uwagę, że właśnie to bolączką dawnych czasów naszych było to, że nasi pradziadowie potrafili zwyciężać bitwy wielokrotnie czy kilkunastokrotnie nawet liczniejszym przeciwnikiem, ale mieli taką tendencję, którą i my sami w sobie nosimy jako wychowani na tej ziemi, w tej kulturze. Mianowicie po zwycięstwie bardzo szybko chcemy wracać do domu i chcemy się zgodzić na coś takiego, co by młodzi ludzie, a szczególnie w zagranicznych korporacjach zatrudnieni, nazwali outsourcingiem. To niestety ten outsourcing, czyli że będą nami rządzić obcy, będą inni jacyś z zewnątrz nami rządzić, my mamy sobie spokojnie siedzieć w domu i się temu przypatrywać, to nas w naszej historii bardzo wiele kosztowało i my sobie w tej chwili, po tych 20 paru latach outsourcingu, na to dalej pozwolić nie możemy. Wystarczyły te lata, dziesięciolecia komunizmu, gdzie byliśmy rządzeni z Moskwy i te ostatnie lata naszej w jakiś sposób bierności, przyglądaniu się bardzo inteligentnemu komentowaniu temu, prawda, jak to nas niszczą, co nam zabierają, to już tego dalej kontynuować nie można, dlatego, bo proszę Państwa, w 2016 roku wchodzi sprzedaż polskiej ziemi. I jeśli my będziemy się tak z zewnątrz temu wszystkiemu przyglądać, jeśli pozostawimy Andrzeja Dudę po tym zwycięstwie właśnie w takiej naszej kompozycji, czyli ty tam gdzieś za daleko nami masz rządzić, a my dopiero za parę lat się zainteresujemy, jak daleko ci się udało, no to po prostu wiadomo, że to się nie uda, zniszczone zostanie już kompletnie wszystko i jeśli polska ziemia pójdzie w obce ręce, to i Polski nie będzie. Jeszcze w dodatku gdzieś w Stanach otworzą granice i wprowadzą ten ruch bezwizowy i okaże się, że 1/3 Polski po prostu natychmiast stąd wyparuje. A o to właśnie chodzi, bo przecież chodzi o to, żebyśmy stąd wyparowali, bo przecież chodzi o to, żeby ktoś inny tą ziemię uprawiał i kto inny tą wojnę odwieczną o tą polską ziemię wygrał. Więc takie rzeczy nie tylko, proszę Państwa, się dzieją jak wybory nawet prezydenckie. Przypomnę, że wybory prezydenckie w jakiś sposób zasłoniły nam wybory do krajowych izb rolniczych, prawda? I no trudno, no taka była cena, nie mogliśmy się zaangażować. Ale proszę Państwa, na przykład teraz ten referendum nie może nam przysłonić wyborów w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, tam są wybierane rady rodziców. Czyli tutaj nawiązuję do tego, co mówił Jerzy. Tu nie chodzi, żebyśmy zwrócili uwagę tylko na to, żebyśmy się skupiali wyłącznie na kwestiach tworzenia tych elit politycznych, w sensie takim, że tak powiem, partyjnym, bardziej rozumianym właśnie przez rewolucję francuską i bolszewicką, czyli polityka to jest tylko partia. Nie, polityka, proszę Państwa, to jest niemalże prawie wszystko, co dotyczy tego świata zewnętrznego i polityka także dotyczy tego, jako rodzice, jaką chcemy szkołę, żeby była. I musimy pamiętać o tym, że jako ruch kontroli wyborów bardzo istotne byłoby, żebyśmy się włączyli, czy chociażby poprzez przypomnienie ludziom tego, że będą wybory do rad rodziców, i chociażby to, że rady rodziców mają olbrzymią jeszcze możliwość wpływania na to, co się będzie działo w szkołach, czyli na ile te dzieci nasze będą zatruwane, na ile nie. W związku z tym sami siebie jakby musimy też pilnować, żebyśmy za bardzo się nie zaangażowali tylko i wyłącznie w widzenie świata przez pryzmat po prostu bieżączki partyjnej, bieżączki właśnie sejmowej czy prezydenckiej. Te wybory dotyczą bardzo wielu dziedzin w naszym życiu i chociażby teraz kto z Państwa może angażować się i myśleć już w tej chwili o tym właśnie, żeby pobudzać lokalny
ludzi wartościowych do tego, słuchaj, będą we wrześniu wybory, startuj, wejdź, odbierz władzę tym bandytom, którzy sprawują tą władzę od dawien dawna, prawda? I my tego nie pilnujemy, te wybory się dokonują, rada rodziców się zawiązuje i później z dyrektorem sprowadzają, prawda, do szkoły edukatorów seksualnych albo jakichś innych zboczeńców. I proszę Państwa, no, rada rodziców najnormalniej w świecie temu się może przeciwstawić. I koniec. No i trzeba z tego korzystać. W związku z tym ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy, ruch, który tworzy lokalne elity, jest naprawdę o wiele szerszym pojęciem niż tylko tą kwestię taką, jaką nam się bardzo szybko kojarzy to z polityką jako partyjnością. Proszę Państwa, teraz tak postaram się zmieścić w 15 minutach. Te nowelizacje, które zostały wprowadzone za przyczyną jeszcze poprzedniego prezydenta Komorowskiego i ta Państwowa Komisja Wyborcza, która została wyznaczona, musimy powiedzieć sobie i powiedzieliśmy sobie to już wcześniej, to jest jeszcze gorszy zestaw ludzi, jeszcze bardziej zawzięty zestaw ludzi niż poprzedni, tych, których żeśmy wygonili wchodząc do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. To są ludzie, którzy przygotowali, przypomnę, a o tym zaczynamy zapominać, przygotowali takie wytyczne, które nie tylko, że zachowały błędy z poprzednich wyborów, ale dodały nowe. I w tle tego utrzymywania się cały czas wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących, jak ma pracować na przykład Obwodowa Komisja Wyborcza, w tle weszły nowelizacje sejmowe, które to w jakiś sposób próbują nam zasłonić tą rzeczywistość, a jak się przyjrzymy, jakie są to te nowelizacje, okaże się, że po prostu w żaden sposób nie rozwiązują właśnie problemów, przed którymi stoi nas system wyborczy i te otwarte na oścież wrota, które pozwalają fałszować wybory. Otóż, proszę Państwa, nowelizacja między innymi zakłada 9-letnią kadencję sędziów Państwowej Komisji Wyborczej i będzie ta ich kadencyjność wejdzie od 2016 roku, od 1 stycznia. Wprowadzono granicę wieku do 70 lat. Jak zrozumiemy, niewiele to może mieć jakiegoś tam wpływu na to, jak gwałtownie trzeba zmienić, jak ważna jest zmiana polskiego prawa wyborczego. Możliwość została wprowadzona tam rejestracji pracy przy obwodowych komisjach wyborczych, mężów zaufania, tuż przed rozpoczęciem głosowania w czasie przygotowań do otwarcia lokalu wyborczego, nawet po zakończeniu tych czynności. Proszę Państwa, no nie ma tutaj jakiejś wielkiej różnicy, dlatego bo sami wiemy, że rejestrowaliśmy, prawda, mężów zaufania, prawie że w ostatniej chwili można ich zgłaszać, byle tylko te formalności jakieś były dokonane. Dużą tutaj zmianą jest kwestia tego, że można dokonywać nagrań w czasie pracy tej obwodowej komisji wyborczej, ale nagrania te będą mogły być dopiero udostępnione na skutek decyzji sądu. Tak? I publikowanie tych nagrań samotrzeć gdzieś tam na YouTubie i tak dalej, będzie zagrożone grzywną od 1000 zł do nawet 10 tysięcy złotych. W związku z tym, jeśli wiemy, jakie jest nasze sądownictwo i wiemy, w jaki sposób, chociażby przypomnę przykład z Katowic, prawda, z Dorotą Stańczyk, w jaki sposób sędziowie skorumpowani są i w jaki sposób wydają wyroki w takich czy innych sprawach, no stawia to pod znakiem zapytania, no i co z tego, że będziemy mieli nawet jakiś dowód, kiedy i tak nie będziemy mogli go opublikować, bo sędzia na przykład nie będzie tym zainteresowany, a w momencie, kiedy ktoś będzie chciał to opublikować, no to w tym momencie będzie można go postraszyć, prawda, tą karą. Teraz, zostały wprowadzone przezroczyste urny i też w jakiś sposób, no to rozwiązuje w pewnym stopniu dylemat taki, no kiedy pojawia się urna w lokalu wyborczym. Omawiałem na tych swoich szkoleniach w całej Polsce przykłady podawane były
o tym, w jaki sposób na przykład podwarszawskie gminy ulubione sposoby to są na kartonowe urny, w których pomiędzy tymi skrzydełkami tam się już oddane głosy pakuje, prawda? Więc no to na przykład będzie utrudnione, tak? Ale okazuje się, niestety, nowelizacja nie wejdzie tak, jak obiecywano, nie będzie dotyczyła tych wyborów jesiennych, ponieważ to ma wejść dopiero w życie od 1 lipca 2016 roku, tak? Także, jak widzimy, nawet to, a czym to wytłumaczono? No, wytłumaczono to tym wysokimi kosztami. Wysokimi kosztami okazuje się właśnie tej produkcji takich przeźroczystych urn. Jest to absurdalny, zupełnie absurdalny powód, bo ile taka urna, czy ile takich urn potrzeba na gminę, a gminy bardzo często mają budżety rzędu dziesiątków milionów złotych, prawda? Więc mówienie o tym, że to jest w skali kraju duży wydatek, no jest po prostu zupełnie absurdalny i chodzi jak zwykle o to, żeby tutaj zachować do końca 2015 roku właśnie ten w dalszym ciągu system wyborczy z tymi wytycznymi, jakie są, bo wytyczne w dalszym ciągu będą obowiązywać, tak? Przywraca się w kodeksie wyborczym kwestię tego, by były klasyfikowane głosy. W jaki sposób, nie tylko, że jest określenie tego, że one są nieważne, tylko dlaczego są nieważne. To w jaki sposób z punktu widzenia statystyki, w jaki sposób no, uświadomienia sobie, na ile są sfałszowane wybory, rzeczywiście jest to ważne rozróżnienie. Także ma być wprowadzona taka zasada, że powiększone mają być składy obwodowych komisji wyborczych, kiedy te miejscowości, znaczy ten obszar, który jest pod obwodową komisją wyborczą, ma przekraczać 2000 osób i to będzie zmiana od 8 do 10 osób będzie mogła. To też, proszę Państwa, no nie jest przecież rzecz taka najistotniejsza, o którą nam rzeczywiście chodziło, na które zwracaliśmy uwagę podczas wyborów prezydenckich, zwołując nieraz konferencję prasową, nawet także pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie zwracaliśmy uwagę, co rzeczywiście należy zmienić i co rzeczywiście ma newralgiczny wpływ na fałszowanie wyborów, a co zresztą pod koniec tego mojego wystąpienia postaram się szybko przypomnieć. Inne zmiany dotyczą, proszę Państwa, w kodeksie wyborczym kwestii związane z polskimi statkami morskimi, no między innymi kwestie tego, że nie musi to być statek koniecznie pod właścicielem jakby polskim, żeby na nim można było głosować. Wystarczy, że jest po prostu pod polską banderą. To też, jak wskazuje, no i Państwo na pewno sami do tego mogą dojść, to nie jest tak, żeby tam w tej akurat kwestii to była rzeczywiście taka strasznie newralgiczna sprawa. Proszę Państwa, jakie są kwestie jeszcze? Otóż kwestie dotyczące nie na przykład, proszę Państwa, zmiany w ogóle, czy zniesienia głosowania korespondencyjnego, które zaznaczę, jest złamaniem konstytucji, ponieważ głosowanie korespondencyjne jest złamaniem zasady bezpośredniego głosowania. I nie mówiąc już o tym, o czym żeśmy wielokrotnie rozmawiali, na co Państwo żeście sami zwracali uwagę, że w głosowaniu korespondencyjnym mamy w ogóle masę głosów poza kontrolą. Więc to, że ktoś zgłosi tą chęć do głosowania korespondencyjnego nieco wcześniej, prawda, u konsula, czy że konsul wyśle wcześniej te pakiety, nie 10 dni najpóźniej, tylko 13 dni przed głosowaniem, to też tutaj nie zmieni wyniku wyborów, tak? To nie jest to, o co tak naprawdę nam chodzi. Inne zmiany jest, proszę Państwa, tylko taka na przykład różnica, że tak jak mieliśmy do czynienia w głosowaniu korespondencyjnym, że nic tego nizowego konsul opieczętowywał kartę do głosowania,
to w kraju i za granicą jest tam teraz takie sformułowanie, że obwodowa komisja przy głosowaniu korespondencyjnym obwodowa komisja wyborcza opieczętowuje karty do głosowania swoją pieczęcią. Ale jaki to ma mieć jakiś wpływ na przejrzystość wyborów, na niefałszowanie wyborów w sytuacji, gdy te same karty do głosowania mają prawo być pod kontrolą urzędnika do 7 dni i każdego dnia i każdej nocy może przyjechać ciężarówka, prawda, i wziąć te pudła z głosami korespondencyjnymi i na ich miejsce przywieźć pudła z głosami oddanymi na jednego słusznego kandydata, czy na jednych słusznych kandydatów, to tego tym się akurat Sejm czy Senat nie zajął. Proszę Państwa, zostało wprowadzone ważne, ale od 12 sierpnia, czyli to będzie dotyczyło już wyborów tych, dotyczyć powinno i referendum, i powinno dotyczyć wyborów jesiennych, została taka informacja umieszczona w kodeksie, że czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie wykonują wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji. No więc można to by było interpretować, proszę Państwa, wszyscy obecni, to teoretycznie powinni być i ci, którzy tam na dole siedzą, ci oczywiście frajerzy, którzy pozwolili swojemu szefowi, czyli przewodniczącemu komisji wyborczej wybiec i gdzieś pójść na jakieś piętro do jakiejś oddzielnej jamy i te wprowadzać z informatykiem gminnym, lub to tak można by było interpretować, natomiast może być wesoło to zinterpretowane w ten sposób, że te wyniki są ustalane wobec wspólnie i wszystkich obecnych członków komisji. Czyli na przykład może być tak, że tam właśnie nie łącznie z tymi, którzy czekają na dole, tylko wystarczy, że tam przy tym informatyku komputerowym będzie część, przynajmniej jak to znamy z kodeksu, przynajmniej połowa tych członków komisji i okaże się, że oni tam właśnie przecież wspólnie wobec obecnych, to zależnie jak będzie się kłaść akcent, prawda, na których z tych wyrazów. Jest to sformułowanie po prostu niejasne, nie dające do końca pewności. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Znowu kwestia dotycząca korespondencyjnego, czyli jakby utrwalenie tego, dopieszczanie tylko tego systemu korespondencyjnego, a nie to, o co naprawdę nam chodzi, żeby w ogóle odrzucić system głosowania korespondencyjnego. Za granicą wyborca będzie miał 18 dni, a nie tak jak do tej pory 15 dni do zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego. I proszę Państwa, to są, proszę Państwa, najważniejsze jakby tutaj wprowadzone zmiany. Jak widzimy, te nawet, które są w jakiś sposób słuszne, to one są, nie będą niestety dotyczyć tych wyborów jesiennych. Nawet ta przeźroczysta urna, którą nam propagandowo głoszono, że to już będzie dotyczyło nic tego nizowego, to zostało zmienione i wejdzie dopiero w 2016 roku, czyli nie wtedy, kiedy w ogóle będą jakieś wybory, chyba że właśnie doprowadzimy do tego, by Sejm skrócił kadencję tych nieprawnie, w ogóle nielegalnie, można powiedzieć, działających samorządowców i po prostu skróci kadencję i nakaże ponowne wybory. Oczywiście będziemy się tego domagać. W związku z tym, że te wszystkie takie działania, jakby można powiedzieć jasno, są nieistotne albo są pozorowane, chciałbym przypomnieć, że ku naszemu zresztą zdumieniu nie cieszyły się te nasze uwagi jakimś szerokim poparciem, bo przypomnę, tylko dwaj kandydaci w jakiś sposób opowiedzieli się po stronie tego uwypuklenia przez nas właśnie tej sprawy z wytycznymi. Przypomnę, to był kandydat Grzegorz Braun i Kukiz. Reszta w ogóle tak zwanych antysystemowych i także innych, którzy się nie nazywali antysystemowi,
w ogóle nie pojawiła się na tej naszej konferencji prasowej. A przypomnę, proszę Państwa, to co żeśmy wygłosili przed 30 kwietnia przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej, że wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, zmiana tych wytycznych nie wymaga ani żadnej inicjatywy ustawodawczej, ani posiedzenia Sejmu, ani Senatu, ani żadnego procedowania, żadnej większości. Wystarczy tylko, by Państwowa Komisja Wyborcza we własnym gronie się zebrała i wprowadziła do tych wytycznych poprawki, usuwając te wszystkie do tej pory pozostawione dziury i jeszcze do których to dziur poprzednich dołączyła swoje nowe. Przypomnę, głosowanie korespondencyjne, o którym przed chwilą mówiłem, jako metoda masowego fałszowania wyborów. I to jest tylko kwestia czasu. Oczywiście oni chcieli to zastosować teraz, bo przypomnę, że przecież ten kandydat miał w ogóle wygrać w pierwszej turze i miał mieć tam 60 czy 70% wyborów. To jest Państwa zasługa, zdecydowanie, całej Polski zasługa tego zrywu właśnie kontroli wyborów. To jest zasługa i nagłośnienia tego, to jest właśnie zasługa, że oni tego nie zastosowali, bo się przestraszyli. Druga rzecz, że podczas tego głosowania korespondencyjnego nie tylko, że te głosy będą pozostawały i to jest cały czas niezmienione i to może być wykorzystane w tych wyborach jesiennych, ale może też być wykorzystane w wyborach właśnie przyszłych, tych samorządowych, gdzie im więcej samorządowcy będą mieli kontroli nad tymi pudłami, tym więcej mogą manipulować po prostu swoim wynikiem wyborczym, tak? Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mogli porównać podpisu wyborcy na kopercie, gdyż nie mają wglądu do dowodu osobistego. Oznacza to przejęcie części zadań członków komisji wyborczych przez urzędników. Tu mówię o tym aspekcie głosowania korespondencyjnego. Teraz, głosy przysłane drogą korespondencyjną nie mogą być nadal przeliczane osobno, tylko komisja ma obowiązek wsypać je do ogólnej puli głosów, a dopiero potem wszystkie podliczyć razem, co uniemożliwia stwierdzenie rażących różnic w rozkładzie głosów w stosunku do oddawanych drogą zwykłą, świadczących wtedy o fałszerstwie. Prawda? Bo gdyby okazało się, że ni z tego, ni z owego, z korespondencyjnych właśnie wszyscy głosują niemalże jak jeden mąż na jakąś daną osobę i to jest uwzględnione w protokole, no to w tym momencie mamy jasną sprawę, że tutaj doszło do fałszerstwa, prawda? I wymiany tych głosów. Następna rzecz. Ciągle kwestia tworzenia protokołu elektronicznego. Za pomocą systemu komputerowego, do którego Państwowa Komisja Wyborcza sama się przyznawała, że jest próbnym, ani z tego, ni z owego w skali całego kraju byliśmy gwałceni, by koniecznie z tego systemu korzystać. W dalszym ciągu ta sprawa jest niewyjaśniona. W dalszym ciągu ma wszystkie te wady, o których żeśmy wcześniej mówili, o których żeśmy alarmowali. I proszę bardzo, następne wybory się zbliżają. Proszę zauważyć, że nie odbywa się wobec tego żadna dysputa polityczna. Tak jakby politycy idący w tej chwili do wyborów, którzy chcą zmiany, nie byli zainteresowani, żeby mechanizm, który mają dokonać tej zmiany, był mechanizmem właśnie gwarantującym nam jako narodowi tego, że tak jak zagłosujemy, tak to będzie uwzględnione, a nie, że my sobie będziemy głosować, a oni i tak po prostu tak ustalą, jak siła ich nawzajemnych relacji będzie akurat wskazywała, poparcie takich czy innych obcych potęg, służb specjalnych, czy jakichś tam zewnętrznych pieniędzy. Jeszcze dodajmy, chociaż rozmawiałem osobiście z jednym z sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej, który mnie zapewniał, że nie wejdzie system głosowania komputerowego, do tego przecież pamiętajmy, że w poprzednich wyborach prezydenckich już Państwowa Komisja Wyborcza mówiła, że będzie głosowanie komputerowe, tak? No więc jeśli wejdzie głosowanie komputerowe, to w tym momencie stracimy jako naród zupełnie wpływ na to, jaki ten wynik wyborczy będzie, dlatego, bo cokolwiek byśmy nawet nie ustalili w wyborach i to będzie w urnach, to jak powiedział Schetyna, a Schetyna niewykluczone, że będzie w tym układzie rządzącym
uczestniczył, jak to słyszeliśmy z Hedena, że niewiele się da zmienić, nawet licząc całą noc, prawda? Więc tym razem, jeśli oni będą mieli system głosowania komputerowego, gdzie jest pozornie taki bałagan i nieporządek w tym głównym, tej głównej bazie, jaką jest źródło, prawda? Bo oni nas informują, że ta, cały czas to tam jest bałagan. Po co taka informacja? No bo po to, żebyśmy się przyzwyczaili, że tam mogą być różne takie czy inne zmiany i oni rzeczywiście mogą wtedy sobie ten poprawić wynik, jak my zagłosujemy. Oni sobie poprawią według tych układów, które są układami zewnętrznymi, prawda? I okaże się, że niestety znowu będziemy skazani na inną odmianę okrągłego stołu. Może to nie będzie PO-PiS, ale będzie PiS-PO w jakiejś innej wariacji, prawda, szminkowania tego trupa, jakim jest okrągły stół. Więc tu jest w dalszym ciągu wytycznych najważniejsza kwestia, to jest kwestia tego, że cały czas nie protokół ręczny jest jedynym i fundamentalnym dokumentem Państwowej Komisji, znaczy Obwodowej Komisji Wyborczej, tylko w dalszym ciągu tworzony ten w oparciu o system komputerowy. Jak pamiętamy, z tym protokołem drukowanym nam z kodami kreskowymi, gdzie my mamy się tam gdzieś podpisywać na ostatniej stronie. Proszę Państwa, następna rzecz, przypomnę, zniesienie obowiązującego kiedyś wymogu sprawdzenia przez przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej, czy osoba posługująca się zaświadczeniem o głosowaniu w innym miejscu została rzeczywiście u siebie skreślona z listy wyborców i czy wydano jej zaświadczenie. W dalszym ciągu to się tutaj nic nie zmieniło. I w związku z tym ostatnie jeszcze dwa punkty. Figurowanie w spisach wyborców ludzi zmarłych, niezamieszkałych w danej gminie, a jakżeśmy się ostatnio przekonali w drugiej turze, pojawił się nowy jakiś rodzaj wyborcy, czyli wyborca, który jest zameldowany na przykład w szkole gastronomicznej albo na przykład w Placu Kultury i Nauki, co żartobliwie żeśmy podkreślili, że ten przynajmniej w szkole gastronomicznej, no to z wyżerką jeszcze, prawda? A ten w Placu Kultury, no to tylko ewentualnie kino czy teatr jakoś tam może tego, ale już wyżerki na wyżerkę nie może liczyć, prawda? Więc tutaj są cały czas te rzeczy, one są niewyjaśnione, one wymagają, proszę Państwa, tylko tak jak podkreślam, spotkania się w swoim gronie członków tej Państwowej Komisji Wyborczej, tych wyznaczonych przez Gajowego, wyznaczonych nowych sędziów, którzy są, tak jak mówię, naprawdę o wiele, wiele bardziej niebezpieczni niż ci poprzedni. Teraz ostatnia rzecz to głosowanie za pomocą dowodów osobistych, tych nowych, w których to dowodach osobistych nie ma danych adresowych i nie ma wzoru podpisu. I widzimy w tym momencie te zakłady gastronomiczne, czy Państwowa Komisja, czy Plac Kultury i Nauki, przychodzi z zewnątrz ktoś z plastikowym dowodem osobistym i on mówi, bo on o tym wie, bo został jako agent poinformowany o tym, że on w tyle, a tylu komisjach jest dopisany, a powiedzmy Warszawa i okolice to jest 1200, tak? 1200 komisji wyborczych. W związku z tym wyłapanie tego, że taki agent pójdzie w 50 komisjach zagłosować, no to nie ma na to sposobu, a 10 tysięcy takich agentów czyni 500 000 głosów, jeśli on w 50 miejscach sobie zagłosuje, tak? W związku z tym to są bardzo poważne sprawy i tak jak mówię, o dziwo, kolejny raz, zresztą to jest świetne świadectwo dla nas samych jako Ruch Kontroli Wyborów, o dziwo tylko my o tym mówimy, tylko my o tym myślimy, a ci politycy, którzy się powinni tym zająć, no po prostu w ogóle milczą. W ogóle nie słyszeliśmy, prawda? A proszę Państwa, jeszcze przypomnę, że ten dokument podpisany tutaj między innymi przez właśnie nas jako Ruch Kontroli Wyborów został na dziennik złożony do Państwowej Komisji Wyborczej. Do dnia dzisiejszego nikt podpisany pod tym dokumentem nie otrzymał żadnej odpowiedzi od któregokolwiek z sędziów Państwowej Komisji Wyborczej. Jak dawno? 30 kwietnia zostało to złożone do Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z tym już na koniec, proszę Państwa, to będzie nasz naprawdę bardzo ważny bój i bardzo nasze ważne domaganie się, bo to musi zaistnieć w ogóle w kulturze politycznej, wśród nawet i polityków, ale także wśród nas. Parcie w tą stronę, żeby zmienić wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.